Mam dzisiaj dla Was poradnik, ale nie byle jaki temat, bardzo na czasie, grudniowo, ideolo. Szalik, jest zimno, czymś się opatulić trzeba, także przychodzę Wam z pomocą, rozsiądźcie się wygodnie. Ja jestem Sylwia, Shiny Syl i przygotowałam dla Was przegląd sieciówkowej oferty i wśród tych cudeniek wisi jeden, który kupiłam i jest od Barbery, ale żeby to nie było tak na zasadzie hej, kupiłam sobie drogi szalik, a Wy sobie możecie popatrzeć, to właśnie postarałam się Wam znaleźć zamienniki z sieciówek, jedne bardziej podobne, inne mniej, wszystkie sobie zaraz dokładnie obejrzymy. Przy okazji od razu napiszcie mi w komentarzu, czy może marzycie o tym szaliku Barbery, czy może go macie, jakieś może opinie. Wszystko jest na wagę złota, bo i ja to czytam, i inne osoby, które szukają podobnych tematów, także zawsze, zawsze pamiętajcie o tym, żeby coś tam skrobnąć. I może od razu takie pytanie, czy jakieś sokole oko już widzi, który z tych to jest Barbery? Myślę, że wcale to nie jest takie łatwe, bo niektóre z nich są naprawdę podobne. No i rozprawimy się w tym filmie, czy warto kupić taki drogi szalik. O, i od razu, ile on kosztuje, do czego go nosić i co jest w nim takiego specjalnego, co go odróżnia od zwykłych szalików. Bo czy w ogóle jest coś takiego? No opowiemy sobie. I cały filmik, te wszystkie pytania postanowiłam nagrać tak z przymrużeniem oka w formie quizu. Czyli na każde pytanie będziecie mieć odpowiedź jako modowy freak, jako osoba logiczna i estetyczna i jako klasyczny hater. I pomyślałam, że w sumie fajnie by było, jeżeli będzie Wam się chciało w komentarzu odpisać, które odpowiedzi podobały Wam się najbardziej, albo które Wy wybieracie. To co? Zaczynamy! Czy warto? No tak, to jest klasyk. Ja będę go przekazywać z pokolenia na pokolenie. Oczywiście, że nie. Co trzeba mieć w głowie, żeby wydać tyle kasy na kawałek szmatki? Osoba, która kupuje na bank, leczy swoje kompleksy. Tak, ponieważ on grzeje niczym mały kaloryferek. Jest on wykonany z kaszmiru, czyli z tkaniny pozyskiwanej z kóz. Kaszmirskich. Nie wiem jakich. Kaszmirskich. I tym samym jest niezwykle puszysty, cieniutki, a grzeje jak farelka. Ile kosztuje? No tyle, ile powinien. W końcu to Barbery na stronie od 1850 do około 4000 zł, w zależności od modelu. Za dużo? To fanaberia. Płacimy za markę, więc zawsze, jak to w tym przypadku bywa, nie jest to rynkowa cena kaszmirowego szalika. Co jest w nim takiego specjalnego? Wzór, za którym stoi tradycja, opatentowany w 1924 roku, więc niedługo będzie obchodził swoje urodziny i to setne. Szpan? Logo? W życiu bym tego nie ubrała, nawet jakby mi ktoś dał za darmo. Jest ciepły, jest wykonany z niezwykłą starannością, no i ten kaszmir. Trudno go pozyskać, ale oczywiście są firmy, które produkują w 100% kaszmirowe szale o wiele taniej. Do czego go nosić? No jak to do czego? Do trencza Barbery! Do czego nie założysz, i tak będziesz wyglądała jak w podróbce. I broń Boże, nie wsiadaj w takim szaliku do komunikacji miejskiej. Wszyscy na pewno wtedy stwierdzą, że masz podróbę. Super będzie wyglądał do ramoneski i do wszelkiego rodzaju kurtek i płaszczy, ale gładkich, nie bez wzory. Skoro już szal jest w kratę, to zdecydujmy się na kurtkę, która pozwoli mu grać pierwsze skrzypce. Na pewno dobrą metodą będzie dobór do płaszcza, który ma kolor w jednym z tych, które są na szaliku. To na pewno. Ale to jest też na tyle uniwersalny i ponadczasowy wzór, że z powodzeniem do szarości, do bieli, do wszystkich takich klasycznych kolorów, które najczęściej znajdziemy na płaszczach. Jak rozpoznać oryginał? No jak to kupić w butiku? Nie ma czego sprawdzać. Wszystko podróba. Ciocia, wujka, sąsiadki pracowała z tobą i ona wie, że ty nosisz podróbę. I do podstawówki z tobą chodziła i wie, że podróbę ty nosisz. Wszystko to podróba. Sprawdzić każdy najmniejszy detal. Jeżeli kupujecie od kogoś z drugiej ręki, to proście o foty bardzo dokładne. Nie sugerujcie się tylko tym, że było oryginalne opakowanie. No niestety, często jest tak, że ktoś dodaje oryginalne opakowanie, a produkt niestety jest fejkowy, także naprawdę mega zoom na szczegóły. Nie bójcie się prosić o dodatkowe zdjęcia. Ja bym raczej nie wierzyła w takie rzeczy. Oj, zgubiłam opakowanie, zgubiłam metkę, zgubiłam fakturę, zgubiłam nagle szalik i nie dostaniecie w ogóle paczki. No to już jest w ogóle najczarniejsza wizja. Bądźcie bardzo uważni. Jest sporo poradników czy na YouTubie, czy na blogach. Tylko pamiętajcie, że Barbery zmieniło niedawno logo, więc te starsze szale będą się różniły od tych, które obecnie można znaleźć w butikach.
No i na pewno jednym z ważniejszych sygnałów będzie cena. Skoro oryginalny na stronie nowy startuje od 1850 zł, dzisiaj sprawdzałam dokładnie, no to raczej bym nie wierzyła w to, że ktoś nowy będzie sprzedawał na przykład za 800 zł. Chyba nikt nie działa charytatywnie, jeśli chodzi o luksusowe akcesoria, także nie myślmy sobie, że akurat ktoś chce nam go oddać za połowę ceny. Jeśli byłby, no nie wiem, za 200 zł podróba na pewno, 500 też, 1000 za nowy średnio. 1400 za nowy, no to może ktoś, nie wiem, faktycznie dostał nietrafiony prezent i chce się pozbyć go nieco taniej. No i na pewno można też spróbować kupić je w outlecie, myślę, że wtedy może być taniej. Słuchajcie, no i koniec tego pytaniowego quizu. Trochę to było w innej formie niż zwykle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz pokażę Wam, jak wygląda ten mój szaliczek. O tak, dokładnie. Wisiał sobie tak niepozornie i jeszcze nie oderwałam metek, także trzeba będzie zrobić rytualne oderwanie. On ma wymiary 168 na 30 i z jednej i z drugiej strony ma frędzle. Można sobie zamówić również wersję personalizowaną z inicjałami, maksymalnie trzema. Ja nie chciałam, bo ja stwierdziłam, że może kiedyś będę chciała go sprzedać, może komuś oddać, no wiecie. A jak już z inicjałami, to raczej ciężko by mi było znaleźć osobę, która ma identyczne jak ja. Metka jest taka materiałowa, przyszyta na jednym z rogów, no i jest jeszcze papierowa oczywiście i taka, jak się tam nim opiekować, którą muszę delikatnie obciąć, bo ona jest właśnie już tak przyszyta, że trzeba tu delikatnie nożyczkami, ale to już na spokojnie, bo jakbym zrobiła dziurę, to bym się chyba bardzo zdenerwowała. Tak to wygląda, no wiecie, to jest taki niepozornik, ale ja Wam tu nie będę tłumaczyć się, dlaczego ja go kupiłam, po prostu mi się on podobał, ja zawsze... No dobra, to i tak się tłumaczę. Zawsze o nim marzyłam, zawsze mi się podobał i po prostu mogłam sobie na niego pozwolić, to go kupiłam. Jeśli się ze mną nie zgadzacie i uważacie, że to jest fanaberia i głupia decyzja, ja oczywiście to szanuję i piszcie mi o tym, ale w miły, kulturalny sposób. Jeśli się ze sobą nie zgadzamy, to można tę opinię negatywną przekazać w taki sposób, nie obrażając nikogo, bo ja uważam, że zakup drogiej rzeczy to nie jest zbrodnia i czy taniej, czy drogiej, czy średniej, czy na przecenie, czy przepłacimy. To jest każdego decyzja i trzeba ją uszanować. Można się zgadzać, nie zgadzać, ale jeśli mamy potrzebę powiedzenia, że się nie zgadzamy, to właśnie w miły sposób. Także widzieliście to cudeńko, przechodzimy do oferty sieciówek. Pierwszy to New Yorker i on kosztuje 59,95. Zobaczcie, kolory ma naprawdę śliczne. Też jest beż, też jest czerń. I tutaj mamy taki pomarańcz, ale jeszcze wpleciony żółty i w ogóle to jest taki wielki szal, więc możecie się nim opatulić niczym mumia. Frędzle śliczne, nawet podobne do tego Barber, by tu gdzieś się dwa kolory splatają, to właśnie jest taki frędzel dwubarwny. No oczywiście te wszystkie sieciówkowe są z poliestru, ale ja nie jestem żadnym hejterem poliestru, bo jest i poliester, nad tym to trzeba by się trochę więcej porozwodzić, ale to nie tutaj i wcale nie uważam, że jeśli coś jest z poliestru, to jest złe. Nie, nie, nie. Po prostu to nie będzie Was tak grzało oczywiście jak farelkowy kaszmir, ale też potrafi być miłe w dotyku i wytrzymałe. No jest tanie. Stradivarius za 59,90. Bardzo milusi w dotyku. Grube frędzle ma. Ja pamiętam, że kiedyś lubiłam sobie z takich frędzli, jak gdzieś jechałam na przykład tramwajem robić warkoczyki, to też spoko wygląda. Można się nieźle opatulić i myślę, że będzie pasował do wielu, wielu płaszczy, ale właśnie gładkich. Nie we wzory, bo jak zobaczcie, tu już mamy taką kratę i miks barw, to lepiej postawić na okrycie wierzchnie takie uspokojone i gładkie. House 49,99. I to jest tak miłe w dotyku, że przy szyi to po prostu będzie Kanada. I niezwykle ładne są kolory. Różne odcienie beżu i delikatny fiolet. No, moim zdaniem wygląda bardzo elegancko. HM 59,99. Bardzo podobny do tego Barbery, no sami przyznajcie. On nie jest aż taki milusi, ale też nie będzie drapał jak wełna, także myślę, że może się Wam spodobać. Też coś dla fanek granatu, żeby już nie było tak nudno. To trochę inny kolor też. I to jest też HM 59,99. Także widzicie, w HM jest sporo kraciastych propozycji. Róż i Barbery w swojej ofercie też ma taki model różowy, więc jeśli ktoś nie ma kasy albo ochoty na kupowanie takiego drugiego, no to widzicie. Siecióweczka HM 59,90. Przychodzi z pomocą. Taki miły beżyk w połączeniu z delikatnym brązem.
I on jest, moi drodzy, z Sinsaya i jest najtańszą propozycją. 29,99. Najtańszą, ale wcale nie najgorszą. Też miły w dotyku i będzie pasował Wam do wielu okryć. To teraz może jeszcze tak na szybko, jak nosić szalik. Takie moje podstawowe, ulubione wiązania. Może Anusz się zainspirujecie. Zaczniemy od wiązania, nie wiązania. Moim zdaniem fajnie wygląda szalik przerzucony tak, ale to jest na cieplejsze dni, albo na przykład jak wejdziemy do galerii handlowej, chcemy, żeby on sobie tutaj nadal wisiał, a żeby nas nie grzał, także sobie rozplątujemy. Spoko też szal wygląda przerzucony tak. Mamy go z przodu i z tyłu płaszcza i tu jednak szyja jest zasłonięta. Klasyczna pętelka, wygodnie, nie majta nam się tutaj, jeśli tego nie lubicie. No i ładnie to wszystko tutaj wygląda, nieźle oplata szyję. Często też szalik noszę po prostu tak, że sobie tu tak układam, żeby mieć dekolt zasłonięty. Tak, i tą końcówkę tu wkładam. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym.